Cześć, mam na imię Monika i nie jestem już dzieckiem, co widać. Ale dobrze pamiętam te czasy, kiedy nim jeszcze byłam. Kiedy byłam w waszym wieku, bardzo dużo czasu spędzałam w muzeach. I w takich muzeach, takim jakim jesteśmy teraz tutaj. I bardzo często widziałam ludzi, którzy zadumani patrzyli się na rzeźby, na malunki, podziwiali je. Sama łapałam się na tym, że wpatrywałam się w jakiś obraz przez bardzo długo i go podziwiałam. W środku czułam, że te obiekty są nie tylko piękne, ale w jakiś sposób ważne. Ważne dla nas wszystkich. Weźmy taki przykład. Dama z łasiczką Leonarda da Vinci. Dobrze ją znamy, prawda? Mieszka sobie w Krakowie w Muzeum Książąt Czartoryskich. Dlaczego ona jest ważna? No bo to, że jest piękna, to jest absolutnie niekwestionowalne. Okazuje się, że malunków i dzieł Leonarda da Vinci jest naprawdę na świecie tylko kilkanaście. I to, że my mamy jeden z nich tutaj w Polsce, jest dla nas wielkim szczęściem. Co więcej, ten nasz tutaj polski jest jednym z najlepiej zachowanych przykładów prac Leonarda. Do dzisiaj malarze obserwują go z bliska i uczą się techniki tego mistrza, dlatego że on malował go w średniowieczu, ale swoim kunsztem i warsztatem przewyższał swoich kolegów ze swoich czasów. Weźmy kolejny przykład. Arras. Tutaj mam większą kopię tej tkaniny. Całą serię takich arrasów Zygmunt II August, król polski, zamówił z Brukseli. Może nam to się wydawać dosyć bagatelną sprawą, zamówić sobie 130 wielkich gobelinów. Ale jak na tamte czasy był to niesamowity wydatek i bardzo mocno świadczył o bogactwie naszego kraju. Do dzisiaj dla historyków jest to pewien dowód świetności naszego państwa kiedyś. Kolejny obiekt, mój ulubiony, zaraz wam powiem dlaczego. To niby prosta kartka papieru, która znajduje się w muzeum w Sztokholmie, ale ta kartka papieru zrewolucjonizowała sposób, jaki my wszyscy dzisiaj postrzegamy naukę. Jest to testament Nobla i to na tej kartce papieru zapisane jest tak naprawdę, komu i za co dać nagrodę noblowską. Tą nagrodę, o którą walczą dzisiaj naukowcy z wielką pasją. I te wszystkie obiekty razem z architekturą, budynkami, czyli to wszystko, co nasi przodkowie wytworzyli własnymi rękami, nazywamy dziedzictwem kulturowym, narodowym. Są to takie pamiątki przeszłości, które za wszelką cenę w jakiś sposób próbujemy zachować. To kolejny przykład, absolutnie nie z Polski, z Sumerii, obecnej Turcji. Jest to kamienna tabliczka z 2700 roku przed naszą erą. To prawie 5000 lat temu. Trudno sobie tą liczbę wyobrazić, prawda? 5000 lat, nikt z nas tyle nie żył. Więc wyobraźmy sobie, że nasz pra 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 i tak musiałabym mówić 188 razy. Miał nasz pra 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 dziadek miał wtedy 10 lat, kiedy tą kamienną tabliczkę wykuwano. Jak wiecie, mamy bardzo mało pamiątek po naszych pra 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 188 razy dziadkach. Dlaczego? Dlatego, że wszystko, co nas otacza, cała materia, krzesła, ubrania, wszystko, co macie w domu, wasze zabawki, w pewien sposób cały czas się rozpadają. Jest w nich pewien drążący je w środku mechanizm, powoduje, że one powoli, stopniowo zaczynają się rozpadać, aż kompletnie się rozpadną. I tak w zależności od tego, z czego dany obiekt jest zrobiony, dany obiekt będzie miał różną trwałość. Jeżeli wyciągnęlibyście teraz zawartość swojej kieszeni, na przykład na zewnątrz, zobaczylibyście tam różne obiekty. Jakbyście sobie chcieli odpowiedzieć na pytanie, jak długo zawartość waszej kasztan? Okej, okay, organiczne. Ktoś ma jeszcze coś fajnego? Widzę kartki papieru, widzę telefon, dużo telefonów. widzę jakieś monety i widzicie... Klocki Lego, też dobry przykład, czyli plastik. Musimy sobie, moneta, metal, musimy sobie odpowiedzieć na pytanie, z czego te obiekty są zrobione. Bo jeżeli będą zrobione
z metalu przetrwają o wiele dłużej niż te zrobione na przykład z papieru, który jest w stanie przetrwać 300-400 lat. A te zrobione z tkanin będą w stanie przetrwać jeszcze krócej. To gruntowne rozpoznanie obiektów pozwala nam w pewien odpowiedni sposób dbać o nie. I to tak jak nasze, nie wiem, ubrania, które nosimy, po pewnym czasie się znoszą, prawda? Tkaniny się prują. I w muzeum są tacy ludzie, którzy są odpowiedzialni za to, żeby taką tkaninę zszyć. Nazywamy ich konserwatorami sztuki. Ale w muzeum pracują również osoby, które wnikają wewnątrz obiektów, spoglądają w nie bardzo głęboko, żeby odpowiedzieć sobie na właśnie na to pytanie, z czego te obiekty są zrobione. I takimi ludźmi są naukowcy, tacy jak ja. My spoglądamy na świat zupełnie inaczej. Robimy to dzięki tym wszystkim maszynom, które tutaj widzicie. To są bardzo drogie, takie nasze zabawki dla dorosłych. Takie możemy nazwać. I czemu one są takie wyjątkowe? Dlatego, że my normalnie, jak na siebie patrzymy w tym momencie, widzimy siebie dzięki światłu. To jest to wszystko, co dociera do nas ze słońca, z lampy. Tylko, że to światło, które my na co dzień widzimy, to jest światło tak zwane widzialne. My, naukowcy, znamy o wiele więcej różnych innych rodzajów światła. I jak tutaj wam przedstawiłam na wykresie, możemy mieć do czynienia z promieniowaniem kosmicznym, promieniowaniem rentgenowskim albo falami dłuższymi od światła widzialnego, na przykład pod czerwienią. Żeby zrozumieć, o co mi chodzi, na pewno kojarzycie prześwietlenie rentgenowskie, które wykonujecie u lekarza, prawda? To właśnie promieniowanie rentgenowskie, które inaczej na nas patrzy, jest w stanie wniknąć w głąb naszego ciała i ukazać nasz szkielet. My w podobny sposób właśnie patrzymy na różne obiekty muzealne. I teraz na przykład, jeżeli patrzymy na taką prostą książkę, to normalnie powiedzielibyście, że widzimy po prostu książkę, prawda? Natomiast my, naukowcy, widzimy ją jako niesamowicie długie łańcuchy. Łańcuchy, które nazywamy łańcuchami celulozy. Tego budulca, który buduje papier. Jeśli chcemy zobaczyć, jak to wygląda dokładniej, to przedstawione jest to tutaj na ekranie. I teraz normalnie im dłuższy łańcuch celulozowy, który buduje papier, tym papier będzie trwalszy, będzie mocniejszy, przetrwa dłużej. Tylko że, tak jak wam mówiłam, ten naturalny mechanizm, który drąży wszystkie obiekty, będzie niszczył łańcuchy, będzie je rozrywać. Przez to papier będzie się stawał coraz kruchszy, aż w końcu się rozpadnie. Badając różne książki, zauważyliśmy również pewien fenomen. Fenomen, który przedostał się do literatury pod nazwą kwaśny papier. Kwaśne książki. Książki wyprodukowane od 1850 do 1990 roku mają tą specyficzną właściwość, że bardzo szybko degradują i czasami nie jesteśmy nawet w stanie ich przeczytać, gdyż kartki rozpadają nam się w rękach. Na szczęście naukowcy znaleźli rozwiązanie tego problemu. Nazywamy to odkwaszaniem. I w Warszawie, i w Krakowie istnieją takie kliniki kwaśnego papieru, kliniki książek, gdzie leczy się książki, czyli je odkwasza. Jak widzicie, rozkładane są książki na pojedyncze karty i zanurzane w odpowiednich kąpielach lub w całości do wielkich maszyn są wkładane i tam neutralizuje się ten kwaśny odczyn. Właśnie w taki sposób. Ale spojrzenie na obiekty to nie jedyna rzecz, którą robimy. My również wąchamy. Jak wrócicie do domu, podejdźcie do półki z książkami, otwórzcie jakąś starą książkę i ją powąchajcie. Zobaczycie, że ma ona bardzo specyficzny zapach. My nazwiecie go zapachem starych książek. Natomiast jeżeli spojrzą na to naukowcy, za pomocą swoich drogich maszyn, zobaczą, że ten zapach to tak naprawdę multum różnych związków, który każdy z tych związków pachnie troszeczkę w inny sposób. I tak na przykład w takiej starej książce możemy znaleźć zapach wanilii, możemy znaleźć zapach octu, czy możemy znaleźć zapach zmywacza do paznokci.
ten zapach, który czujecie, nie jest bezpieczny dla książki, ponieważ nie może się wydostać z zamkniętej książki, w środku przyspiesza to rozrywanie łańcuchów. Dlatego dobrze jest książki wietrzyć, a jak my potocznie mówimy, czytać, czyli wertować kartki i usuwać ten nieprzyjemny zapach. Ponieważ nie zawsze jesteśmy w stanie, nie tylko badamy dane obiekty, ale czasami patrzymy w przyszłość i próbujemy zobaczyć, jak dany obraz będzie wyglądać za setki lat. W laboratorium nie chcemy pozwolić cennym obiektom na to, żeby same zestarzały się i nie chcemy obserwować tej zmiany, tylko chcemy ją sztucznie wywołać. I możemy to zrobić na przykład za pomocą światła. Intensywnie świecimy w poszczególne punkty obiektu i patrzymy, jak barwniki zawarte w tym obiekcie, które są odpowiedzialne za kolor, będą się zmieniać z czasem. I tak na przykład ten arras po wielu latach nie będzie miał już takich żywych kolorów, tylko gdybyśmy wystawili je na światło dzienne, po 32 latach, jak widzicie, te kolory zmieniłyby się na o wiele bledsze. My nie chcemy do tego dopuścić, więc w wielu muzeach wymyślono różne sposoby oświetlania cennych obiektów. I tak na przykład książki wymagają bardzo, bardzo niskiego poziomu światła. Bardzo często w muzeach, jak będziecie zwiedzać, zauważycie, że niektóre gabloty mają nawet odpowiedni przycisk, który zapala światło tylko na ten krótki czas w momencie, kiedy wy stoicie przy gablocie. Więc dzisiaj też bardzo często chodzę po muzeach, tylko że dzisiaj robię to z zupełnie innym nastawieniem. Dzisiaj obserwuję obiekty, zachwycam się nimi, ale co więcej, rozpoznaję zagrożenia, jakie czyhają w muzeum na te różne obiekty. I tak na przykład będę chciała wyeliminować wodę z otoczenia takiego arrasu, światło, temperaturę, różne grzyby czy bakterie, które zjadają ją od środka, tlen, zanieczyszczenia powietrza, czy też te różne związki, ten zapach, o którym mówiłam. Próbujemy, naukowcy, zamykać obiekty w gablotach, które uniemożliwiają tym wszystkim złym czynnikom zaatakowanie tego obiektu. Trochę to tak, żebyśmy to nie tylko my mogli je podziwiać, ale nasi pra wnukowie też mogli oglądać je w taki sam sposób, w jaki my dzisiaj je oglądamy. Dziękuję bardzo.